Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy filmik to będzie pierwszy z cyklu, który sobie wymyśliłam już dawno, czyli rodzinki perfumowe. Mam po kilka zapachów z danej firmy i postanowiłam zrobić takie zestawienia. Czy będą kolejne odcinki? Kto to wie? Ja mam milion pomysłów na minutę, więc pewnie kiedyś będą, natomiast nie wiem, czy będą regularnie. Dzisiejszy temat to będzie moja rodzinka Perfum Guerlain. Natomiast zanim jeszcze przejdę do tego tematu, to muszę się Wam pochwalić. Dostałam niedawno maila od mojej widzki, od Agaty. Agata występuje pod nickiem AS, czyli taka, wiecie, kobieta as. I Agata mi napisała, że bardzo lubi oglądać mój program. Program wymyśliła. Chyba z kamerą wśród zwierząt. Kanał oczywiście. Agata mi napisała, że bardzo lubi oglądać mój kanał. I czy przypadkiem nie miałabym ochoty włamać się do jej skarbca perfumowego? Zostawiła mi oczywiście do niego klucze w postaci linku do swojej fragrantiki. Agata ma bardzo dużo pięknych zapachów, takich, które ja chciałam przetestować już dawno, ale wiecie jak to jest, nie zawsze jest okazja. Więc jak ja tam wpadłam, to buszowałam jak ten pijany zając w kapuście. Wybrałam sobie parę zapachów z kolekcji Agaty. No i nie oszczędziłam też jej ukochanego. I od niego też coś podkradłam. Bo przymierzam się do takiego filmiku o zapachach męskich. Razem z Robercikiem, kręconego. Natomiast no, kolekcja mojego męża wynosi dwa flakony. No, nie byłoby o czym rozmawiać. Mało tego, wiem, że mu się podobają, więc też nie byłoby emocji. Kupiłam kilka próbek. Mam też trzy od Agaty, więc już będzie o czym kręcić filmik. Jak sobie wybrałam te perfumy, no było ich sporo, to napisałam do Agaty, czy przypadkiem nie przesadziłam, nie rozpędziłam się za mocno. Jakby uznała, że przesadziłam, to niech coś wykreśli. Na co Agata z wielkim sercem napisała mi, że ma jeszcze trzy wolne fiolki, więc coś mi tam jeszcze dorzuci. No takie mam widzki, po prostu najlepsze na świecie, wiem o tym doskonale. I teraz będę się Wam chwalić, co dostałam od Agaty. Mam tutaj fioleczki. I teraz tak. Agata jest prześliczną dziewczyną. Widziałam ją na zdjęciu właśnie na fragrantice. Piękna blondynka. Znacznie młodsza ode mnie. Skąd to wiem? Bo gdyby była w moim wieku, to nie napisałaby takich maniu nieczkich literek, żeby starsza pani nie mogła przeczytać. Ja jak wysyłam dziewczynom odlewki, to takie kulfony sadzę, żeby nikt nie miał wątpliwości. No chyba, że zmyją się tak jak kiedyś w paczce Uera, to, a potem musiałyśmy rozszyfrowywać te hieroglify. Natomiast udało nam się, więc misja była zakończona sukcesem. To się chwalę, co dostałam od Agaty. Mam Estée de Pomme Pure Bloom. Drugi zapach to jest Tresor Midnight Rose. Zapach, o którym mówiłam Wam niedawno. Bardzo chciałam go przetestować. Pierwsze testy mam już za sobą. Monika mi powiedziała, że to jest zapach, który jest podobny do innego i rzeczywiście ma rację. Wiem nawet do którego i czuję to podobieństwo. Mam Hermès Elixir de Merveille. Kolejny zapach to jest Dior Poison Girl Unexpected. Znam różne trucizny, a tej z imbirem nie znałam, więc bardzo chętnie sobie potestuję. Dalej mam Al Haramain Union Rose. Też już testowałam, ale nic nie powiem, bo to dopiero w filmiku. Agata mi przysłała też próbkę Ganymede. Też już jestem po wstępnych testach. Moja reakcja na te perfumy była dla mnie dość zaskakująca. Mam Prada La Femme. Piękny zapach, Monika Aroma ostatnio o nim mówiła. Wszystko się zgadza. Mam kurtyzanę z pałacu od Eta Libre d'Orange. Mam Love Chopper, ponieważ nie znałam tego zapachu. Teraz już wiem, jak pachnie 100% róży w róży. Mam Kenzo Ward Intense. Zapach, którego flakon mi się strasznie podoba, bo ja lubię takie odcienie zieleni. I mam Kenzo Jeu d'Amour L'Elixir. Też mi się strasznie flakon podoba, bo to jest, wiecie, ten taki bakłażanowy, taki ciemny fiolet.
I mam jeszcze Gris Charnel BDK Perfumes. Też już przetestowałam, ale nic nie powiem. I mam męskie zapachy. Mam Job Homme, bo wiem, że Job robi bardzo dobre perfumy dla mężczyzn. Tych jeszcze nie testowałam, w ogóle męskich nie przetestowałam, bo królik doświadczalny mi się nie nawinął. Mam Bentley Black Edition i mam perfumy, o których jest bardzo głośno, a ja ich w ogóle nie znam i nigdy nie testowałam. To jest oczywiście Encre Noir od Lalique. Justyna Miss Potocki o tych perfumach powiedziała, że to są perfumy dla dżentelmena. No zobaczymy, co na to mój Robercik. On jest taki bardziej w typie drwala niż dżentelmena. No okaże się. I to są wszystkie zapachy, które mi przysłała Agata. Jest ich mnóstwo. Tak jak Wam mówiłam, część już przetestowałam, część jeszcze mam do testów. Zrobię na pewno o nich filmik. Lada chwila. A teraz moje perfumy od Guerlaine. Zacznę od małej czarnej, czyli La Petite Robe Noire. Nie wiem, czy Wam mówiłam, że nie przepadam za podstawową wersją, ponieważ to jest dla mnie zapach strasznie zimny. Nie lubię takich zapachów. I to samo mam z tym fioletowym jabłuszkiem od Lolity Lempickiej. Dla mnie to są dwa bardzo podobne zapachy, przynajmniej podobnie na mnie wybrzmiewają. Są chłodne, tak jak ja się czuję, nosząc je tak, jakbym ciągle szła pod zimny wiatr. Efekt dla mnie nie do zniesienia. Ludzie piszą o tym, że jest słodki, że są wiśnie i że jest bardzo przyjemny. No dla mnie nie. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, kiedy mogłabym nosić te perfumy, bo ja je próbowałam i wiosną, i latem, i jesienią, i zimą. W żadnej z tych pór roku nie układają się na mnie tak, jakbym chciała. Wąchanie ich po prostu nie sprawia mi przyjemności. No ale wiadomo, że każda elegantka musi mieć w swojej szafie perfumowej chociaż jedną małą czarną. No i wiecie, że dzięki Wam znalazłam swoją małą czarną. Mówiłam o niej milion razy. Wiecie, że ją kocham. To jest La Petite Robe Noire Black Perfecto Floral. Uwielbiam ten zapach. Kocham go nosić. Jest znacznie cieplejszy niż wersja podstawowa, więc dla mnie idealny. Ale jak sobie patrzę na jego nutki, to nie mogę w nie uwierzyć. Bo tam jest róża wodna, dwa rodzaje jakichś innych róż. Tu są migdały, jest piżmo, czarna herbata i skóra. A gdzie są wiśnie? A gdzie jest lukrecja? Przecież to jest zapach, który pachnie wiśniami, lukrecją i skórą. W nutkach nie ma. Róża jest tam gdzieś, ale ona jest gdzieś w oddali, tworzy jakieś tło. Nie wysuwa się w ogóle na pierwsze miejsce. Natomiast ta mała czarna kompletnie nie nadaje mi się na lato, chociaż próbowałam wiele razy. Jest troszkę za ciężka i latem tak nieładnie się na mnie wykwasza. Więc próbowałam znaleźć inną małą czarną. Taką, wiecie, wiosna-lato. Troszkę lżejszą. Testowałam Eau Fraîche, ale jest strasznie nietrwała na mnie. Testowałam też Petale, ale w ogóle nie pamiętam tego zapachu, więc też chyba mi nie podszedł. I kiedyś wpadłam na wersję Légère, czyli tą. La Petite Robe Noire Légère. Zobaczcie, jaka sukieneczka. Na wiosnę, lato, mała czarna, idealna, nie? I ta wersja bardzo mi podpasowała. Mam mnóstwo zbieżnych nut z wersją podstawową. Ale ponieważ ma kilka dodatkowych nut, a wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, to pewnie to robi tą różnicę. Bo tutaj mamy cytrusy, mamy malinę, brzoskwinię i piżmo, którego nie ma w wersji podstawowej. I pewnie ta brzoskwinia i piżmo powodują to, że ten zapach jest znacznie cieplejszy. I nie ma tego chłodu na mojej skórze. Ja mogę je spokojnie nosić i noszenie ich sprawia mi bardzo dużą przyjemność. Moja mała czarna, idealna na wiosnę i lato, La Petite Robe Noire w wersji Légère, czyli lżejsza. Jak pachnie ta mała czarna? Bo o tamtej Wam mówiłam wiele razy, to wiecie. Natomiast to jest zapach mało popularny, to coś tam Wam o nim opowiem. Na początku są cytrusy, róża i migdały. I jest dość świeżo, rześko, no jak to przy cytrusach.
Potem czujemy wiśnię, lukrecję i malinę. A potem zaczyna się baza, która jest zdecydowanie słodsza niż w wersji podstawowej, bo tu mamy tonkę, wanilię i nutki piżma. Dla mnie to jest zapach idealny na wiosnę i lato. Bardzo go lubię i tak naprawdę, mając te dwa zapachy, te dwa, można spokojnie pachnieć cały rok. Ale kto by chciał mieć tylko dwa zapachy? Dlatego kolejne dwa zapachy od Guerlain u mnie to jest Mon Guerlain w wersji EDP i w wersji EDT. Opowieści o Mon Guerlain w wersji EDP już na pewno macie dosyć, bo ja dość często opowiadam o tych perfumach, ponieważ je uwielbiam. Bo tutaj jest lawenda, są cytrusy, są kwiaty, które tworzą tylko tło, nie czuć ich za bardzo. I jest pyszna, waniliowo, miękka baza, na którą składają się trzy nuty, które wybrzmiewają waniliowo. I jest to wanilia, kumaryna i benzoes. W bazie jest oczywiście jeszcze patchouli i lukrecja. Natomiast kumaryna to jest przedziwna nuta, która odpowiada za taki specyficzny zapach siana. Jak wąchacie siano, to jest taki leciutko słodki zapach. I jak powąchacie te perfumy, nawet z korka, a wiecie, jakiej nuty szukać, bo sobie skojarzycie, to poczujecie tą kumarynę. No i jest tutaj również lukrecja. Chyba w ogóle lubię lukrecję i w perfumach, i normalnie. Lubię cukierki lukrecjowe. Wiem, że ludzie ich nie cierpią. No ja je lubię. Kiedyś mieliśmy jakieś takie żelki z Niemiec. No wiadomo, że Niemcy lubią lukrecjowe smaki. I moje dzieci, jak trafiły na takiego czarnego żelka, to ohyda, czarny żelek, daj mamie, ona lubi. Mama jadła, bo lubi. Więc perfumy z lukrecją bardzo mi pasują. Nie przeszkadza mi ona, nie przytłacza, wręcz przeciwnie, bardzo ładnie się układa na mojej skórze. Zresztą widać to po małych czarnych i po Mon Guerlain. Jest to idealny zapach do sweterka, tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmie. Miękki, przytulny, ciepły, to jest to, co ja lubię. Natomiast nie lubię wersji podstawowej Mon Guerlain EDP latem. Ona mnie przytłacza, ona jest za mocna. Próbowałam nawet używać takich maleńkich, aptecznych psiczków. Nie, nie da rady po prostu. Dlatego stwierdziłam, że przydałoby mi się Mon Guerlain, ale w wersji lżejszej. I zaczęłam od Bloom of Rose. No wydawało mi się, że jeżeli będzie róża, to będzie tak bardziej świeżo. Zamówiłam sobie na szczęście tylko próbeczkę. Słuchajcie, jak ja sobie psiknęłam ten zapach na rękę, on jest dla mnie nienoszalny. Na mojej skórze róża i lawenda, uwaga, będzie porównanie, gryzą się jak wściekłe psy. Nie cierpię tego zapachu. Po prostu wąchałam rękę i mnie odrzucało. Połączenie lawendy z różą dla mnie jest nie do przejścia. Ale przypomniałam sobie, że kiedyś, dawno, dawno temu, Kasia Miss Kate opowiadała o wersji wody toaletowej. Że jest lżejsza i chyba wtedy nawet bardziej ją wolała od wersji wody perfumowanej. Więc postanowiłam spróbować. I słuchajcie, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ta wersja jest znacznie świeższa, bo jest tutaj dużo cytrusów, ale jest lawenda, jest wanilia i jest odchudzona baza. Nie ma tyle nutek, co w wersji podstawowej. Nie ma tyle wanilii. Zapach idealnie sprawdza mi się na wiosnę i lato. A jeszcze wiecie, co najbardziej lubię? Ponieważ ja mam gęste, grube włosy, więc latem wiążę je dosyć wysoko, ponieważ grzeją mnie w kark. A ponieważ nanoszę sobie najczęściej perfumy na kark i na podstawę włosów, bo tam najdłużej pachną, więc z Mon Guerlain robiłam tak samo. I jak ten koński ogon ocierał mi o kark, to tak pięknie mi pachniało tą Mon Guerlain w wersji wody toaletowej. Słuchajcie, to jest przecudowny zapach. Ja go uwielbiam. Dlatego mam swoją wersję jesień-zima i mam swoją wersję wiosna-lato. EDP i EDT. No i to jest cała moja rodzinka guerlainowska. Ostrzę sobie pazurki jeszcze na nowego Shalimara.
którego tak rozreklamowała Monika z perfumowego Orient Expressu. No ale obiecałam sobie, że nie będę kupowała perfum bez testów, więc jak będę miała okazję, to przetestuję. No, zbliżają się moje urodziny wielkimi krokami, więc też muszę podpowiedzieć coś mojemu biednemu mężowi, żeby się chłopina nie męczyła. Dostanie wytyczne, on będzie szczęśliwy, że mnie uszczęśliwił. Ja będę zadowolona, że mam idealny zapach, który akurat w tym momencie chcę. Choć układ to jest idealny, ale szalimara muszę powąchać. Wiem, że kilka z Was bardzo się zainteresowało historią, o której napomknęłam ostatnio, czyli o tym, dlaczego pachnąc wodą toaletową od Guerlaina musiałam się rozbierać na środku drogi. To dzisiaj Wam tą historię skończę. Usiądźcie sobie, zróbcie sobie herbatkę może, bo będę snuła opowieść. Dawno, dawno temu, nie, wcale to nie było tak dawno, bo to było kilka tygodni temu, pojechaliśmy rodzinnie na wesele. Prawie 400 km tutaj od Torunia, bo my mamy całą rodzinę w Świętokrzyskim. I uprzedzając Wasze pytania, na weselu towarzyszył mi oprócz Robercika Angel Fersi EDT. Bardzo go lubię na imprezy. Jest to zapach, który mi się fantastycznie sprawdza. Natomiast Mogerlem wzięłam sobie na powrót. No i tak. Wiecie, jak to jest. My tam byliśmy tylko 3 dni. No, wzięłam 2 flakony perfum. A, przecież Wy mnie rozumiecie. I wzięłam właśnie Angela i wzięłam Mogerlem. Mogerlem wzięłam na powrót. No i wiecie, jak to jest. Trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I jak wyjeżdżamy, to jest tak, że ja nas ogarniam, pakuję. No jak to mama, moje chłopaki kompletnie niezorganizowane. I weszłam do łazienki, ubrałam się, naniosłam sobie na bluzkę Mogerlem. Ale potem latam, zbieram wszystko, nie wiem, czy też tak macie. Ja biegam po całym domu, moja mama biega za mną, ja zbieram rzeczy, a ona sprawdza, czy przypadkiem nic nie zostawiłam. I tak sobie biegamy razem. Spakowałam wszystko, została mi do spakowania jeszcze tylko kosmetyczka, założyłam sweter, chowam perfumy, psik, psik, na sweter. I to był bardzo duży błąd. Przecież ja wiem, że jeśli chodzi o Mogerlem, to im mniej, tym lepiej. Znam tą zasadę. Dlaczego się do niej nie zastosowałam? Nie wiem. To przyniesie później niemiłe konsekwencje, zaraz Wam opowiem. Wsiadamy do samochodu. No i muszę Wam powiedzieć, to jest bardzo ważne, ja od dziecka mam chorobę lokomocyjną. W samochodzie jest mi niedobrze. Mam na to różne sposoby, swoje własne. Natomiast to jest tak, że my zanim dojedziemy do autostrady, to musimy jakiś czas przejechać po takich wiejskich drogach. A wiecie, jak to z drogami na wsi? Tam jest pełno wybojów, pełno zakrętów. To są drogi strategiczne. No dla mnie najgorsze. I zrobiło mi się niedobrze. Jest mi niedobrze i czuję moje perfumy. I im bardziej czuję moje perfumy, tym bardziej jest mi niedobrze. Im bardziej mi jest niedobrze, tym bardziej czuję swoje perfumy. I to się wszystko nakręca. Jeśli oglądałyście mój filmik o rozwodach, to wiecie, że miałam już taką przygodę, w której przesadziłam z perfumami. Miłość skończyła się rozwodem. Perfumy poszły do adopcji. Na szczęście wiem, że w bardzo dobre ręce i tam są kochane i miłowane. U mnie by tak nie miały. To było Roberto Cavalli w wersji podstawowej. I pomyślałam sobie tak. Jeżeli wtedy przesadziłam z perfumami, jechałam do domu tylko 15 km. I one mnie tak zmęczyły, że nie mogłam ich później używać, ponieważ zawsze mi się przypominało to, że tak strasznie się umęczyłam. To co będzie, jak ja przejadę prawie 400 km? Nigdy do nich nie wrócę, a bardzo je lubię. Jedyne rozwiązanie, jakie przyszło mi do głowy, trzeba się przebrać. Więc mówię do Robercika, pierwsze miejsce, w którym możesz się zatrzymać, to się zatrzymaj. Robercik jest przyzwyczajony do takich akcji, w ogóle go to nie zdziwiło, ponieważ wie, że jak jest mi niedobrze, to musimy się zatrzymać. Ja sobie wtedy muszę pochodzić po dworze, pooddychać głęboko świeżym powietrzem. Mój mózg musi zrozumieć, że nic się z nim złego nie dzieje, że to, że siedzę i się nie ruszam, a obraz się przesuwa, to nie jest nic złego. I nie trzeba reagować nadpobudliwie. No więc Robercik się zatrzymał na poboczu. Wychodzę, dopadam bagażnika i to moich chłopaków bardzo zaskoczyło.
bo normalnie to sobie chodzę po poboczu. Oddycham głęboko, żeby się uspokoić. Natomiast tutaj otworzyłam bagażnik, to już było dziwne, i zaczynam się rozbierać. Najpierw sweter, potem bluzka, zostałam w biustonoszu. To było nieważne, że ja stoję w staniku na środku drogi, że ktoś mnie może zobaczyć. Z miłości do mon Guerlain ja mogę takie rzeczy robić. Ale mój Jędruś się pyta, mamo, co ty robisz? Nic, nic, synku, muszę się po prostu przebrać. Wyciągnęłam bluzę, w której przyjechałam. Ona od 3 dni pachniała sobie ametystem, więc ten zapach był bardzo delikatny. Założyłam, weszłam do samochodu, mogłam kontynuować drogę. Na szczęście zareagowałam w porę, nie obrzydziłam sobie tego zapachu, nadal bardzo go lubię, nadal mogę go używać. Natomiast mam kolejną nauczkę, że nie należy nadużywać dobrych perfum, bo to się może źle skończyć w małej przestrzeni w samochodzie. I Was też przestrzegam. I to była cała historia związana z tym, jak się rozbierałam na środku drogi. Ojeny, dobrze, że mnie nikt nie potraktował jak wiecie kogo. Jak Pouton de Palace. Tutaj raczej Pouton z lasu. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ciekawa jestem, czy macie też swoje ulubione marki, czy macie takie rodzinki perfumowe, gdzie macie po kilka zapachów od jednego producenta. Napiszcie mi o tym koniecznie. No i koniecznie mi napiszcie też, czy miałyście taką przygodę jak ja, że przesadziłyście z jakimś zapachem i sobie go obrzydziłyście. Bardzo jestem ciekawa, czy to tylko ja jestem taka głupiutka, czy też znajdzie się jakaś bratnia dusza, która się do tego przyzna. To na koniec serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki, pa, pa.